Szanowni Państwo, mieliśmy okazję tutaj z firmą DCT i z prezesem, także z panem prezesem Gdańskiego Klubu Biznesu rozmawiać o perspektywach i możliwościach rozwoju transportu, szczególnie transportu kontenerowego. Polska ma pod tym względem duże perspektywy wzrostu. Szybkość rozwoju tego terminala pokazuje, że mamy tu wielkie szanse, natomiast bardzo istotne jest, aby przepisy i rozwiązania sprzyjały tego typu inwestycjom. Z jednej strony to jest sprawa infrastruktury i w tym zakresie rozwój dróg, transportu, autostrad decyduje o możliwości wykorzystania potencjału Bałtyku, Gdańska, Gdyni, bo to będzie decydowało o tym, jak skutecznie możemy potem te towary przewieźć dalej w głąb Polski i dalej w głąb regionu Europy Środkowo-Wschodniej tutaj. Ale z drugiej strony rozmawialiśmy też o tym, że są pewne bariery biurokratyczne, finansowe, jak chociażby terminy rozliczania VAT-u, sposób rozliczania VAT-u, sposób kontroli granicznej i mnogość inspekcji. Umawialiśmy się też, biorąc pod uwagę wcześniejszą wizytę pana premiera Tuska tutaj, na takie spotkanie już z naszym wspólnym kolegą, panem ministrem Rostowskim, aby porozmawiać o tym, żeby jego serce było bardziej otwarte na takie rozwiązania, które będą sprzyjały zwiększeniu obrotów, bo na przykład sposób rozliczania VAT-u, tak żeby nie było sytuacji, gdzie przy imporcie trzeba po 10 dniach zanieść pieniądze z VAT-u do ministra finansów, ale jeżeli ktoś eksportuje, to minister finansów oddaje je po 60 dniach, to w tym zakresie potrzebne są zmiany i wyrównanie przynajmniej tych terminów, to by pozwalało zachować lepszą konkurencyjność polskich portów w stosunku do portów innych krajów Unii Europejskiej. Tu jest wielki potencjał nie tylko na rynek polski, ale na rynek krajów sąsiednich i rozwój tego terminala pokazuje, że jest wielka szansa na bezpośredni transport zarówno towarów importowanych, szczególnie z dalekich rynków, z Azji, z Ameryki, z tych regionów, gdzie transport morski jest tutaj bezkonkurencyjny, jeśli chodzi o cenę. A z drugiej strony bardzo istotne jest, abyśmy wykorzystali wielkość polskiego rynku, który jest tu w Europie rynkiem kluczowym. Warto podkreślić, że handel między Polską a Niemcami po kryzysie przewyższył handel między Niemcami a Federacją Rosyjską, włączając w to także surowce energetyczne. Pokazuje to duży potencjał naszego rynku i mam nadzieję, że dzisiaj tu przy okazji także Rady do spraw konkurencyjności Unii Europejskiej będzie to też dobra okazja do pokazania, jak ważne jest ułatwienie w przepływie towarów, jak ważne jest organizowanie dobrej infrastruktury, która wykorzystuje w pełnym zakresie przewagi konkurencyjne różnych regionów, różnych krajów, tak aby można było skutecznie i łatwo wymieniać towary w ramach handlu nie tylko europejskiego, ale handlu światowego. To jest bardzo dobry przykład inwestycji, która wchodzi mocno w ten segment, który jest Polsce bardzo potrzebny. Chcę też podkreślić, że istotne znaczenie ma tu zainteresowanie i inwestycje funduszy inwestycyjnych z Australii, które są nastawione na pewny zysk w długim horyzoncie czasu. Nie są nastawione na szybkie szukanie profitu, ale na może nieduży zysk, ale pewny na długą perspektywę. To są inwestorzy, którzy bardzo chętnie inwestują w infrastrukturę, w takie rozwiązania, które dają dobre efekty w długiej perspektywie. Zachęcam Państwa do pokazania tego przykładu jako przykładu, który pokazuje, że to może być czynnik, który będzie pokazywał, że jest dynamiczna Polska w dynamicznej Europie.